Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa gorąco i serdecznie w rozmowach niedokończonych. Giedrzwałd dla Warmii i Mazur oraz Rzeczpospolitej. To temat, który dziś podejmujemy. Z nami ksiądz dr Krzysztof Bielawny, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej. Dzisiaj Dzień Ojca, zatem niskie pokłony i serdeczności. Bardzo dziękuję. Dla wszystkich ojców szczęść duchownych. Boże. Szczęść Boże. Ojca bardzo serdecznie i wszystkich telewizów. Chcemy porozmawiać o Giedrzwałdzie dla Warmii i Mazur oraz Rzeczpospolitej, ale zanim dojdziemy do tego, co dzisiaj przeżywamy, czym dla nas jest Giedrzwałd, albo czym nie jest, czym być powinien, chcielibyśmy tutaj księdza profesora zapytać o te kwestie religii chrześcijańskiej na terenach, gdzie teraz jest Giedrzwałd. Mówię na terenach, bo nie do końca wiemy, czy to są Prusy, czy to są Mazury, czy to jest Rzeczpospolita. Na pewno Rzeczpospolita. To dzisiaj nie ulega wątpliwości, bo przecież granice Rzeczpospolitej są bardzo jasne i zrozumiałe. Możemy je odnaleźć na mapie. Natomiast jak się odbywała tam chrystianizacja, to jest bardzo ciekawe, dlatego że patrząc na mapę Europy, widzimy, jak chrześcijaństwo się przemieszczało powoli z zachodu praktycznie na wschód, czy z południa na północ. Prusy. No, dosyć późno tam chrześcijaństwo przyszło do Polski. Wiemy, Mieszko I w 966 roku przyjmuje chrzest i wydawałoby się, że to chrześcijaństwo jednocześnie do Prus wkroczy od północnego Mazowsza. A co się okazuje? Książęta mazowieccy, nawet jeśli próbowali wejść do Prus, to jest taka dziwna kraina do dnia dzisiejszego, gdzie są jeziora, lasy, mokradła, bagna. I nie było tak łatwo tam wejść i chrystianizować te plemiona, które tam mieszkały, a przecież tam byli Sasinowie, Galindowie, Sambowie i wiele, wiele innych, chociażby Jaćwingowie, którzy byli na północ, tam gdzie jest Giżycko i nie tylko. Dlatego to nie udało się od południa. Próbowano też pewnie na inne różne sposoby wkraczać, chociaż dzisiaj wiemy przecież, kiedy przegląda się opis odkryć archeologicznych, wiemy, że szlaki komunikacyjne, chociażby na Półwysep Sambijski, gdzie jest bursztyn, były. I kupcy, i nie tylko, przypuszczam, z południa Europy podążali na północ szlakami komunikacyjnymi, dlatego że odnajdujemy ślady różnych przedmiotów rzymskich z przełomu tysiącleci. Czyli skoro mamy te przedmioty, to tam musieli kupcy czy inni ludzie przybywać na Prusy. Natomiast żeby z Ewangelią dotrzeć, to już nie było tak prosto, dlatego że każde plemię broniło się na swój sposób. Święty Wojciech doszedł do świętego Gaju. Tak, i musiał ponieść, czy musiał, no poniósł śmierć. Ale czy tylko on, no Brunon z Kwerfurtu i wielu, wielu innych świętych, którzy pewnie, czy tam misjonarzy, którzy tam przebywali. Dlatego dopiero udało się to zakonowi Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, którzy no podstępem wzięli te ziemie, bo one były komuś innemu, przecież pierwszemu biskupowi pruskiemu, Krystianowi, ofiarowane. I oni dopiero, czy tam im się dopiero udało wkraczać powoli na te ziemie. Od zachodu, proszę zobaczyć, Fromborg, Kwidzyn, Braniewo. Tu ta chrystianizacja jakby powoli, powoli XIV-XV wiek. Tutaj okolice Pisza, czy nawet dalej na wschód. Także ten proces chrystianizacji trwał długo. W wielu głowach rodzi się pytanie, zakon Najświętszej Maryi Panny, czyli inaczej krzyżacy. Dosłownie. Krzyżacy, którzy pobudowali piękne zamki, świątynie, które mamy do dnia dzisiejszego, to są XIV-wieczne, czy XIII nawet wieczne świątynie wybudowane i są w bardzo dobrym stanie. Co prawda utrzyma się dzisiaj i remontować, no to już jest problem nie lada dla niejednego księdza proboszcza, czy dla wspólnoty parafialnej. Ale to pozostało. Tak samo zamki, które mamy pokrzyżackie do dnia dzisiejszego, to jest jakieś dziedzictwo kulturowe, które pokazuje, że to chrześcijaństwo przebywało tam. No ale ten proces chrystianizacji trwał dosyć długo. No jeżeli zakon krzyżacki, no to wiemy porażka i słuszna oczywiście w 1410 roku. No to tak, bitwa pod Grunwaldem. No to do dnia dzisiejszego jest dosyć przez Polaków czczona. No i tam zjeżdżają rycerze z całej Europy, aby jeszcze raz pokazać, że jednak Polacy zwyciężyli, że jednak ta a wielki mistrz no, poległ. Jednak ten sposób chrystianizacji nie do końca
przypadł nam jako Polakom do gustu. Natomiast Gietrzwałd, no wiemy, że zmierzamy do daty 1877 roku, czyli do daty pierwszych objawień w Gietrzwałdzie. Natomiast od tych wieków średnich do tego XIX stulecia, jak się przedstawiała chrystianizacja, wiara, jak polskość na terytorium Gietrzwałdu i okolic. Popatrzmy jeszcze na Europę. Europa praktycznie do reformacji była jedną wielką rodziną chrześcijańską, katolicką. Dopiero jakby reformacja w 1517 roku dzieli nam Europę na dwie rodziny. Tą rodzinę związaną z Kościołem rzymskokatolicką i tą rodzinę, no, której, na czele której stanął Martin Luther, też ksiądz katolicki. To jakby też cieniem położyło się na tym, jak wyglądał obraz w Prusach Wschodnich, późniejszych Prusach Wschodnich. Dlaczego? Dlatego, że kiedy były erygowane diecezje chełmińska, pomezańska, warmińska, ta środkowa największa i sambijska, to dzisiaj obwód kaliningradzki, w wyniku reformacji, czyli w wyniku wystąpienia Marcina Lutra, część tych ziem przyjęła naukę Marcina Lutra. Chociażby popatrzmy na Warmię. 1/3 diecezji przynależała do biskupa, 2/3 było pod zarządem zakonu Najświętszej Marii Panny, czyli krzyżaków. Kiedy przyszła reformacja, zakon krzyżacki się sekularyzował i ta część stała się luterańska. Natomiast w wyniku tego, że po 1466 roku Warmia przynależała do króla polskiego i niewielki tam oficjalat malborski, te ziemie jakby nie przeszły na luteranizm. 1466, tak. Pokój toruński. I to spowodowało, że te ziemie dalej były przy kościele rzymskokatolickim. I kiedy popatrzymy na mapę, to, czyli te cztery powiaty, braniewski, lizbarski, reszelski, olsztyński, to mamy tą historyczną Warmię, w tych granicach znajduje się dzisiaj Gietrzwałd. Pozostałe tereny po 1525 roku, czyli po hołdzie pruskim, stały się luterańskie, czyli przyjęły nowe wyznanie. Prusy zostały podzielone. Cała diecezja sambijska przeszła na protestantyzm. Cała diecezja pomyzańska, prawie cała, przechodzi na protestantyzm. 2/3 diecezji warmińskiej przyjmuje protestantyzm. Mazury, o których tu mówimy, są protestanckie. Nie ma miejsca dla wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego. No pozostała praktycznie przy Kościele rzymskokatolickim diecezja chełmińska, no dzisiaj pelpińska. Także to oblicze religijne ma różne swoje dzieje. I też wierni Kościoła rzymskokatolickiego po reformacji, praktycznie na ziemiach tych, gdzie protestanci przyszli, no nie mieli możliwości sprawowania swojego kultu. To jest ta zasada, czyja władza, tego religia. Cuius regio, eius religio. To jest tak do dnia dzisiejszego. Przychodzi nowa władza, proszę zobaczyć. To jest cały czas aktualne hasło. Ruguje to wszystko, co jest niezgodne z linią polityczną czy tam religijną dotychczasowych rządców danego kraju. I toczy się historia. Gietrzwałd dla Warmii i Mazur oraz Rzeczpospolitej, ksiądz profesor Krzysztof Bielawny. Księże profesorze, rozmawiamy o konkretnych osobach, konkretnych ludziach. Nie chcemy tego tylko ubierać takie, bym powiedział, pojęciowe określenia, że tu protestanci, tu katolicy, bo na te tereny jeszcze przychodzi kolejne bardzo trudne doświadczenie. To jest walka o narodowość, o język, czyli germanizacja tych terenów. No tak, to kiedy myśmy utracili tę ziemię, też musimy pamiętać, że po 1657 roku Prusy książęce do tego roku jakby były lennem Polski, przynależały do Polski. Natomiast później stają się w granicach Prus. Ale po różnych wojnach napływa na Prusy napływa ludność polska, przede wszystkim tu z północnego Mazowsza. To już w lokacjach Mikołaja Kopernika czytamy te wioski opuszczone w południowej części Warmii w XVI wieku, na początku XVI wieku. Ta ludność z Mazowsza, czy też ziemi chełmińskiej, tutaj z Pomorza przybywa. I ten język, i tą swoją kulturę, i to wyznanie zachowują. Kiedy przyszły XIX stulecie, kiedy przyszły czasy rugowania języka polskiego, przede wszystkim poprzez Kulturkampf, no, ludność polska jakby próbuje się bronić.
ale no, to jest 1873 rok, ustawy majowe, czyli na 4 lata przed objawieniami Matki Bożej. I wydaje się, że tutaj no, nie jesteśmy w stanie jako naród się bronić. Owszem, tracimy świadomość narodową, ale zachowujemy świadomość językową. A po 100 latach już od zaborów próbuje się rugować tę świadomość językową, czyli rugujemy z urzędów, ze szkół, z kościołów język polski po to, żeby wprowadzić język niemiecki, żeby germanizować. To tu mamy na terenie Prus, ale po drugiej stronie mamy zaborcę rosyjskiego, który rusyfikuje po 1863 roku. Kiedy przegląda się chociażby księgi parafialne, to widzimy taką dokładną datę, 1863 rok, czyli jeszcze przed Kulturkampfem już ruguje się język polski z kościołów, ze szkół. No, cyrylicą uczy się wtedy dzieci, żeby się posługiwały. Ruguje się język polski, ruguje się polską tradycję, polską kulturę, a jednocześnie wyrzuca się z probostw, z kościołów księży? O, no tak, dlatego że ustawy mówiły, że jeśli kapłan umrze albo kapłana, biskup proboszcza przenosi na inną parafię, no to już wtedy ksiądz biskup nie miał możliwości tam mianować nowego księdza proboszcza, tylko parafia była zamykana, czyli kościół był zamykany. Kiedy trwały objawienia, 11 parafii było pozbawionych duszpasterzy, czyli księży proboszczów. To też jest na terenie diecezji warmińskiej. To też był problem dla księdza biskupa i dla wiernych, bo przecież nie mieli możliwości korzystania z posług religijnych. A ta religijność jeszcze w XIX wieku, czy na początku XX wieku była dosyć mocna wśród wiernych. Ta sekularyzacja jeszcze nie wkraczała w rzeczywistość. Powoli pewnie tak. Może w Europie Zachodniej po rewolucji francuskiej, może w Niemczech Zachodnich, ale tutaj już Bismarck nie tylko próbują rugować kościół rzymskokatolicki, ale także ewangelicki, chociażby z tej posługi w szkolnictwie, bo szkoły były prowadzone przez kościoły, a Bismarck już próbuje jakby mianować swoich inspektorów, którzy będą prowadzić szkoły, a nie księża proboszczowie. Czyli proszę zobaczyć, jak szybko już ten proces szedł, ale niestety nie było ludzi przygotowanych, dlatego Bismarck się z tego wycofał bardzo szybko. Getrzwałd dla Warmii i Mazur oraz Rzeczpospolitej. Mamy taki rys historyczny, taki powiedzmy polityczny, ale też ten duchowy, religijny. I w 1877 roku w Getrzwałdzie zjawia się Matka Boża z orędziem, ale chyba przede wszystko z takim ogromnym pocieszeniem dla utrudzonych Polaków. No na pewno trzeba dzisiaj, bo mamy perspektywę czasową, czyli możemy się cofnąć dosyć dokładnie wstecz. Mieliśmy powstanie listopadowe, mieliśmy powstanie styczniowe, jedno przegrane, drugie przegrane. Ruguje się zakony z tej rzeczywistości naszej dawnych ziem polskich. Wywodzi się Polaków na Syberię. Emigracja, ogromna rzesza Polaków emigruje do Europy Zachodniej. I wydawałoby się, że po powstaniu styczniowym wszystko przegrane. Przychodzi rusyfikacja, przychodzi germanizacja. Polacy są pozbawiani majątków, zarówno i szlachta, i magnateria, ale i włościanie. Karczmy w każdej miejscowości większej. A tam, gdzie kościół, to 2, 3, 4 karczmy. Karczmy to były takie miejsca, gdzie się próbowało rozpijać i deprawować i młode pokolenie, i rodziny, i pozbawiać włościan ziemi. I nie tylko. Dla Polaków sytuacja beznadziejna. Nie jesteśmy w stanie się jakby podnieść. Dzisiaj to w historii mówimy, że to czas takiego pozytywnego, takiej pozytywnej, cichej pracy. Ale tej pracy, owszem, ta praca była bardzo ważna, byli malarze, byli politycy, różne grupy powstawały, ale to, co się wydarzyło po objawieniach getrzwałdzkich, nie ma sobie równych do tego wszystkiego, co się działo. Dlatego, że ten ruch pątniczy tak był spontaniczny, tak ogromny, tak duży, tak zmobilizował ogromną rzeszę Polaków, że w roku objawień do Getrzwałdu przybywa 500 000 pątników z różnych dzielnic nieistniejącej Polski.
I kiedy czytamy w prasie polskojęzycznej te pielgrzymki podążające, te kompanie idące pieszo, czy pociągami jadące, czy furmankami do Gietrzwałdu, to jakby był ruch pospolity do jednego miejsca. Nas było około 10 milionów, proszę zobaczyć, jaka rzesza. To jest bardzo ciekawe, bo tam pokusiłem się, żeby sobie tak... Co 20 był w Gietrzwałdzie. Dosłownie, ale taką pokusiłem się, żeby zrobić, jaka grupa wiekowa przybywała do Gietrzwałdu, kto przybywał. Najliczniejszą grupą wiekową to byli 30-latkowie, czyli osoby, które mają już dzieci, rodziny, wychowywały to najmłodsze pokolenie. Kolejna grupa to 20-latkowie, później nastolatkowie, no i 40 plus to już ta mniejsza grupa. Na 500 000 to około 50 tysięcy tych 40 plus, a to wszystko młode. Młode pokolenie Polaków. Jeśli się czyta ten ruch pątniczy, te pociągi, które mały 50, 60, ponad 100 wagonów trzeciej i czwartej klasy, to zupełnie inaczej te wagony wyglądały niż dzisiaj. Tam w książce Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu. Pokazuję te wagony, bo znalazłem je w Skierniewicach. Z księgarni naszego dziennika. Tak, z księgarni naszego dziennika. Tam umieściłem te fotografie. I do takiego wagonu mogło normalnie wejść 38 osób. A się okazuje, jak piszą korespondenci, do takiego wagonu wchodziło po 70 osób. I proszę zobaczyć, teraz 100 wagonów, 70 osób. Jaka rzesza ludzi przyjeżdża jednym pociągiem do najbliższej stacji Gietrzwałdu, a to był Biesal. 7 tysięcy, 8 tysięcy. Po 2-3 lokomotywy ciągną wagony, a w wagonach pieśni religijne ku czci Matce Bożej, różaniec, godzinki. Ten lud się ciągle modli, ten lud błaga Pana Boga, aby im błogosławił, bo byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Taka też ciekawostka, że z zaboru rosyjskiego czy moskiewskiego te kompanie, które przybywały, nawet jeśli ktoś miał trochę tych kopiejek w garści, to nic nie można było za to kupić, bo niewiele to było warte. Dlatego proszę zobaczyć, patrząc na Gietrzwałd, w roku objawień, czyli w roku 1877, miejscowość liczy 400 mieszkańców. To są 3 miesiące, lipiec, sierpień, wrzesień, liczmy tak. Tak od połowy lipca ten ruch pątniczy zaczyna jakby narastać. Na 15 sierpnia przybywa około 20 tysięcy. Proszę sobie teraz wyobrazić miejscowość, która liczy 400 mieszkańców i przybędzie do takiej miejscowości 20 tysięcy. Ale poprzednie dni to było tam 1000, 2, 5 tysięcy każdego dnia. Ja sobie tak próbuję uświadomić, jak im dać wodę, jak nakarmić ich, czym ich napoić. Przecież jeśli ludzie szli ileś dni pieszo, skromnie ubrani, nie mający możliwości wielkich finansowych, a tu spotykają się z tą życzliwością mieszkańców Gietrzwałdu, którzy ich przyjmują. A na 8 września 1877 roku przybywa 50 tysięcy pątników. Ta wieść się rozeszła, dlatego że prasa zaczęła o tym pisać. Te informacje się dostają do świadomości Polaków żyjących pod zaborem rosyjskim, pruskim czy austro-węgierskim. I ci Polacy z tych różnych dzielnic przybywają do Gietrzwałdu. Gietrzwałd, objawienia. To, co zaskakuje w tych objawieniach, to na pewno to, że Matka Najświętsza mówi w języku polskim. Bardzo często podkreślany wątek, stąd pytaliśmy o te historię tych ziem, germanizację, jak również rusyfikację, jeżeli chodzi o zabór rosyjski. Druga sprawa to bardzo konkretna prośba odmawiania różańca i przedstawiania się Matki Bożej jako tej, która jest niepokalaną. I to w takim, byśmy powiedzieli, w rozmowie, w pytaniach. Matka Najświętsza nie od razu powiedziała, kim jest, ale poprosiła o modlitwę różańcową. Tak, jeśli popatrzymy na orędzie Gietrzwałdzkie, ono jest bardzo ciekawe, dlatego że kiedy wszystkie te praktycznie objawienia Matki Bożej, ale tutaj chcę jakby do Lourdes jeszcze nawiązać. W Lourdes i w Gietrzwałdzie pierwsze dni objawień Matka Boża nie prowadzi żadnego dialogu z wizjonerkami. Cisza jest. Taka przejmująca cisza.
Być może, że Maria chce przygotować wizjonerki do tego dialogu w sposób taki szczególny. Tak samo jak my do modlitwy powinniśmy wyciszyć swoje serce. Nie tak o zmarszu, nie tak mając ADHD w swoim postępowaniu i chcemy teraz, tu już do Pana Boga jestem gotowy, nie? Czy dla Pana Boga. Coś tam się pomodliłem, ale nie wiem co. A tu Matka Boża przygotowuje w takiej ciszy wizjonerów. I w Lourdes, i w Gierszfałdzie. Proszę zobaczyć, że w Gierszfałdzie rozpoczynają się objawienia 27 czerwca. Wpierw Justyna widzi, Justynka Szafryńska, Matkę Bożą, ale Maria nie prowadzi żadnego dialogu. Pierwsze słowa, które wypowiada na prośbę księdza proboszcza Augustyna Weissla, to jest też bardzo ciekawa postać, 30 czerwca, i pyta się, czego żądasz, Maryjo, piękna Pani? A Matka Boża odpowiada, chcę, byście codziennie odmawiali różaniec. To są pierwsze słowa, które Matka Boża wypowiada. Ostatnim dniu... Te objawienia były codziennie? Tak, były codziennie. Czwartego dnia dopiero stawia pytanie. Tak, czwartego. Ale pod koniec lipca objawienia trwają 3 razy dziennie. Dlatego mamy ich bardzo wiele, ponad 160. Tam niektórzy mówią, że trochę więcej. Owszem, to można dokładnie policzyć. Ale 16 września mamy ostatni dzień objawień. Matka Boża wypowiada bardzo krótką prośbę. Chcę, byście gorliwie odmawiali różaniec. Czyli tak, codziennie i gorliwie. Czyli z zaangażowaniem. Dlatego przypuszczam, że Maria jakby chce przygotować wizjonerki do tego, że dialog ze mną jest dialogiem bardzo poważnym. Każde słowo się tu liczy. Gierszfałd i Lourdes, albo Lourdes i Gierszfałd mają cudowne źródełko. Dosłownie. W Gierszfałdzie no to Matka Boża dokładnie pobłogosławiła to źródło 8 września 1800. Ale długo ponoć nie chciała pobłogosławić wody. Bo woda chociażby... Pątnicy przynoszą, to jest taki ciekawy wątek, jak tu ojciec mówi, pątnicy przychodząc, był taki zwyczaj, na Warmii, ale w wielu innych sanktuariach, że pątnicy, którzy przybywali do tych miejsc, przynosili płócienka. Wkładli przy figurach, przy obrazach, omadlali i zanosili chorym, którzy nie mogli do tych miejsc przybyć. Tak samo to czynili w Gierszfałdzie. Pod klonem, gdzie Matka Boża się objawiała, kładli te płócienka, ale jednocześnie stawiali wodę i pytają, czy tak może... Tak, Maria odpowiada, że tak czyńcie. A to jest lipiec. A 8 września objawia się pod Lasem Plebańskim, dokładnie mamy tak określone, w dniu, kiedy przybyło 50 tysięcy pątników do Gierszfałdu, tylko kilkanaście osób wzięło udział w tej uroczystości. W procesji ta grupa poszła pod Las Plebański, gdzie to źródełko wypływało ze zbocza. Zapomniane ponoć wtedy. Wtedy, no tak... Po części było zapomniane. Mówiono, że piszą, że proboszcz tylko wiedział, że jest taki. Nie, na pewno ono płynęło, dlatego że mamy różne tam przekazy i to źródełko na pewno było. Ono no nie było tak widoczne jak dzisiaj. Dzisiaj to już widzimy, bo tam jest i figura Matki Bożej, i mamy alejkę piękną, trzeba się pochylić, tak. Natomiast Matka Boża błogosławi to źródełko i to błogosławieństwo pozostaje. Ale mamy też taki wątek bardzo ciekawy, że bardzo ważny opis jest, znaczy ważny taki, bo my znamy z Fatimy wirujące słońce, tak? 70 tysięcy przybywa i to wirujące słońce i o tym się wszyscy rozpisują. Natomiast w przypadku Gierszfałdu ci, którzy opisali, a opisali to dziennikarze i korespondenci, wiele, wiele innych mamy przekazów, że było słychać jakiś szczęk zjawisk nieokreślonych, jakiś hałas przy kościele, jakieś krzyki, ryki, wiatr. I tam pada pytanie, co się stało? A Maria odpowiada, że wiele złych duchów szalało, aby to błogosławieństwo nie zostało w Gierszfałdzie. No to jeżeli jesteśmy tak, co ma Lourdes i Gierszfałd wspólnego, no to powiedzmy o pewnej różnicy, ponieważ w Gierszfałdzie Matka Najświętsza przychodzi w towarzystwie aniołów, którzy przynoszą dzieciątko, przynoszą krzyż, przynoszą kulę ziemską, zmyślone czy prawdziwe? To mamy tam orędzie gierszfałdzkie, tą książeczkę, proszę zobaczyć. I to jest ten wizerunek. Po rosyjsku. Tak, po rosyjsku, bo jest kilka edycji. W języku polskim, po rosyjsku i po angielsku. I tu mamy akurat po rosyjsku. I ten na okładce, ten wizerunek jest wymalowany w suficie starego kościoła. Tak dziewczynki widzą Matkę Bożą w ciągu tych
4 czy 5 dni pierwszych objawień. Dopiero 1 lipca pada pytanie, kim ty jesteś? A Matka Boża objawia się tak samo jak w Lourdes, tak samo jak w Fatimie. Jestem niepokalanie poczęta Najświętsza Maria Panna. I w kaplicce objawień w Gietrzwałdzie mamy niepokalaną. Ale niepokalaną bez nakrycia głowy. To też jest bardzo ciekawe. Natomiast tą lurdzką mamy z nakryciem głowy. No ale ta sama Matka Boża przychodzi, to nie inna Matka Boża. Natomiast tu przychodzi jako królowa Polski, korona zamknięta, czyli jest tą, która przynosi berło, wolność. Ta wolność, która jakby była chyba zapowiedziana dla nas. I to widziały dziewczynki. Tak, w ciągu tych pierwszych dni mamy dwa opisy. One są bardzo zbieżne. Można je porównać. Jedynie bardziej bogaty opis, drugi mniej. Ale jeśli jesteśmy w Gietrzwałdzie, to na suficie starego kościoła to malowidło z lat 90. XIX wieku do dnia dzisiejszego istnieje. Wróćmy na chwileczkę do proboszcza, bo proboszcz to był taki Tomasz Apostoł. Nie do końca wierzył, aż go święty Józef musiał upomnieć. No, święty Józef, czy te objawienia świętego Józefa, to są już takie po objawieniach. No, to jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że tak, jak komisja została przez biskupa Józefa Drzazgę powołana przed 1977 roku do zbadania treści objawień, czyli komisja historyczna i teologiczna, no to przeglądając ten cały materiał, który jest w archiwum, ale nie tylko, w prasie też możemy to wyczytać, no to zawęziła się, że od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Natomiast mamy gro opisów, bardzo różnych w prasie, one istnieją, że w 1878 roku i święty Józef się objawił, i święta Anna się objawiła, i wszyscy święci mieli się tam objawiać. Ja przypuszczam, że to wynikało z takiej, jakby takich pobudek dziennikarskich. Musimy coś napisać, bo ktoś coś nam powiedział, bo przyjechaliśmy, tłum ludzi jest w Gietrzwałdzie, no, nie ma objawień, to musimy je stworzyć. Czyli to było takie stworzenie informacji, żeby lud. Czy ten święty Józef się objawił proboszczowi, czy nie objawił? Ja przypuszczam, że owszem, mamy oleodruki takie, że święty Józef się objawia, ale to już komisja wykluczyła i tego nie przyjmujemy. Dla nas jest tylko istotne to, co się działo między 27 czerwca a 16 września 1877 roku i tam się objawia Matka Boża. Gdyby figura z Monachium zdążyła na 8 września, to 8 września by się skończyło objawienia? Być może, że tak, a być może, że nie. Matka Boża zapowiada. 8 września błogosławi nam źródełko i wypowiada te piękne słowa, które przed wiele, wiele lat tam na ołtarzu tym polowym były wypisane. Nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. To jest może nie zwieńczenie, ale pokazuje Maria, czy jakby potwierdza te słowa, które Chrystus powiedział po zmartwychwstaniu. Nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. Czyli mamy się nie lękać, mamy być ludźmi z nadzieją i radośni. Nie możemy bać się, chociażby nawet zły duch przyszedł, a próbował przychodzić, bo przecież tam wielokrotnie pojawiał się zły duch i próbował, żeby te objawienia zamącić, żeby ten przekaz był niewłaściwy. A jednak ta mądrość proboszcza, bo chcę tu wrócić jeszcze do księdza proboszcza, jego ogromnej roztropności, nie zlekceważył tych objawień od samego początku. Kiedy dowiedział się i otrzymał tą informację od mamy, od dziewczynki, że dziewczynka Justynka widzi piękną panią na klonie, zaczął ją przesłuchiwać, ale jednocześnie zaczął to spisywać. I to, że on spisywał to, wpierw pewnie był sam, później inni księża przyjeżdżali, dziennikarze, w obecności dziennikarzy i innych osób, to mamy bardzo bogate archiwum, które pokazuje, jak faktycznie te objawienia trwały i jaki był dialog między Matką Bożą a wizjonerkami. I na pewno pisano, że były to dziewczyny proste i nieprzebiegłe. Tak, to mamy wielokrotnie napisane, że one tam nie szukają jakiegoś podstępu. Co więcej, to był Niemiec. Z północnej części Warmii pochodził, czyli on nie znał języka polskiego, ale przed przybyciem do Gietrzwałdu był proboszczem w Klonie, na Mazurach. To jest parafia na pograniczu prusko-polskim i tam, że ludność polska mieszkała, nauczył się języka polskiego. Dlatego, kiedy przybył do Gietrzwałdu, nie miał problemu z językiem polskim, bo tych, którzy przybywali do Gietrzwałdu, to było 95% mówiących po polsku, 5% Niemców. Kiedy trwały objawienia, też do księdza proboszcza przyszła delegacja co zacniejszych parafian z Gietrzwałdu, mówią tak,
księże proboszczu, my byśmy chcieli, żeby tak ten różaniec, bo kiedy trwały objawienia, to był różaniec odmawiany, ten tłum ogromny odmawiał różaniec, jeden z kapłanów tam stawał na jakimś podwyższeniu i prowadził ten różaniec, żeby różaniec był odmawiany tak po polsku i po niemiecku. Na co ksiądz proboszcz odpowiada, jeśli ja tu będę widział przynajmniej 50% z tych, którzy tu przybywają, Niemców, to będziemy tak odmawiać. Ale jak na razie, to widzę tu samych Polaków, a Niemców niewielu. Dlatego będziemy dalej mówić po polsku. Powiedzielibyśmy proboszcz rzymskokatolicki. No. Gietrzwałd dla Warmii i Mazur oraz Rzeczpospolitej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia programu. Telefony ukazują się na Państwa ekranach. 566-57-0011 lub 0012. 536 600 300 lub 600 400 to telefony w naszej rodzinie i zagranica 48 56 657 0013 lub 0014. Ksiądz doktor habilitowany Krzysztof Bielawny, autor wielu pozycji naukowych na temat Gietrzwałdu i popularyzujących to miejsce. Niezwyciężone sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, jawne, z taką pieczątką, nie tajne, tylko jawne, na okładce. Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu i przesłanie Gietrzwałdu, tak by trzeba było przetłumaczyć. Tak, orędzie, które Maryja jakby przekazuje nam. I jeszcze ocalić niepodległość, dekatolicyzacja, demoralizacja, demonizacja, depopulacja. Zatrzymam się na tej dekatolizacji, ponieważ każdy widzi, że mamy do czynienia z ogromną walką z Kościołem, z ludźmi wierzącymi, nie tylko z Kościołem rozumianym jako hierarchią, ale tymi, którzy przyznają się do wiary i do naturalnego porządku rzeczy, zakodowanego przez Stwórcę w nas. I wracam do Gietrzwałdu, ponieważ 147 lat temu objawia się ta Matka Boża i dostaje ciekawe pytanie. Nazwę je tak. Jak uratować Kościół? Może nieco inaczej brzmiało to pytanie. Współcześnie bardziej. Tak. Czy kapłani wrócą na opuszczone parafie? Dlatego, że w czasie Kulturkampu, to co mówiliśmy sobie, wiele parafii było opuszczonych. Tak był atakowany Kościół. Tak. I dlatego z tą posługą duszpasterze nie mogli przybywać na parafię, żeby tam nie ewangelizować. I tak było. Dzisiaj inaczej może to się próbuje robić. Dzisiaj już wrogowie nasi wiedzą, że jeśli będziemy to jawnie robić, to nie wyjdzie nam. Dlatego trzeba kulturowo podbijać. I dzisiaj jest takie kulturowe podbijanie czy rugowanie Kościoła z przestrzeni społecznej. A to usuniemy religię, a to wyrugujemy z środków masowego przekazu katolików. A katolicy nie mogą mieć tego, bo przestrzeń ma być dla kogo przeznaczona? Dla innej opcji, czyli dla innej religii, tej religii, która wyrzuciła chrześcijaństwo i Chrystusa z przestrzeni społecznej, a dzisiaj partia jest religią. Proszę zobaczyć, partia tworzy jakąś religię. Ma swojego przywódcy, ma swoją ideologię, ma swój kult. Co mu brakuje? Nic. Są kapłani, którym się oddaje cześć i dlatego tu trzeba chrześcijaństwo wyrugować. Tylko chrześcijaństwo daje tą nadzieję życia wiecznego, natomiast partia tylko tu i teraz. Będę kogoś obsypywał grantami takimi czy innymi, kto będzie mi posłuszny, bo jeśli nie będzie posłuszny, to go wyrugujemy z przestrzeni społecznej. I dlatego ta dekatolicyzacja, która ona dzisiaj jest bardzo szeroka i ma różne oblicza. I dlatego chrześcijaństwo jest rugowane na różne sposoby. Wizjonerki pytają Matkę Bożą, czy wrócą księża do posługi duszpasterskiej? Tak, wrócą, jeśli wierni będą gorliwie modlić się w intencji Kościoła. I to jest jakoś w przesłaniu naszych wiernych, bo pamiętam z domu rodzinnego chociażby, kiedy żeśmy odmawiali pacierz czy różaniec za naszego księdza proboszcza, zdrowaś Mario, za księdza biskupa, za papieża. I proszę zobaczyć, to pozostało w Kościele. Gorliwa modlitwa za Kościół. Jesteśmy ciągle wezwani do tego, by się za Kościół modlić, bo Kościół jest naszą matką wspólną, tym dobrodziejstwem, które nam Chrystus dał w drodze ku wieczności. Dlatego z Kościołem będzie zawsze diabeł walczył. To musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że zły przychodzi, żeby wszystko czynić, żeby nam zabrać tą wspólnotę, której na imię Kościół. Ale
później kapłani wracali na parafię. Ta gorliwa modlitwa towarzyszyła wiernym i to bardzo. Przecież powstawały bractwa, chociażby bractwo różańcowe, które w Polsce moc ich było. A od 1826 roku, kiedy Paulina Żarikow wprowadza nam żywy różaniec i on przybywa, przypuszczam, że już w latach 30. XIX stulecia do Polski, renesans modlitwy różańcowej zaczyna się właśnie po objawieniach Giedrzwałdzkich. Tam opisuje w książce Niepodległość wyszła z Giedrzwałdu, jak młodzież sięgała po różaniec. Jeden z uczestników jakiegoś spotkania na uniwersytecie w Niemczech, czyli w Prusach, spotyka młodzież, która z różańcami chodzi się modli. To, i on tam opisuje, że nie spodziewałem się, że młodzież tak będzie chętnie sięgała do tej modlitwy. To jest ten renesans modlitwy różańcowej, dlatego że tych bractw różańcowych, tych wspólnot żywego różańca było tak dużo w Polsce i tak dużo pod koniec XIX wieku powstawało, że to jakby wyzwoliło pewien boom życia duchowego. Musimy zainicjować taką akcję, księże profesorze, zamiast skrolować smartfona, przewijaj paciorki różańca świętego. Zdrowaśkuj. Tak, zamiast nie iść... skroluj, zdrowaśkuj. Bo... Tak, zamiast iść z tym telefonem i idziesz nie wiadomo w kogo uderzysz, czy wejdziesz pod samochód, to możesz iść z różańcem i odmawiać, nie ma problemu. Od reformacji do 1877 roku Europa, Polska przeżywa bardzo trudny czas, jeżeli chodzi o wierność Rzymowi, jeżeli chodzi o wierność papieżowi, jeżeli chodzi o wierność Kościołowi, czyli Chrystusowi. Objawienia giedrzwałdzkie mobilizują ludzi. Wiemy, że cud jakikolwiek wymaga nawrócenia i wymaga poprawy życia i dopiero wtedy możemy zobaczyć owoce. Czy po Giedrzwałdzie widać konkretne owoce nawrócenia i posłuchania Matki Bożej? Przynajmniej w relacji księdza proboszcza z Giedrzwałdu, a takie dwie relacje się zachowały z 1882 i z 1885 roku, mamy i opisuje, że niespotykany rozkwit życia duchowego przejawia się poprzez powstawanie bractw różańcowych, lepszego życia moralnego, trzeźwiejszej rodziny, bo powstają też bractwa trzeźwościowe. Jakieś gospody splajtowały? O tak, to mamy fantastyczne opisy. Tak, mamy fantastyczne opisy, gdzie skarżą się właściciele karczm, że jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy musieli interes zwinąć, ale też takie informacje mamy i opisy, że kiedy trwały misje parafialne, a przecież misje parafialne co 10 lat w parafiach się odbywają, to jeden dzień był poświęcony na pogrzeb butelki od wódki. Cała parafia się zgromadziła, jeden tam dzień wyznaczono i na najbliższy cmentarz niesiono butelkę od alkoholu i ją tam grzebano i parafianie przyjmowali, czy pisali przyrzeczenia, że nie będą pić alkoholu, czy piwa, czy... I to by powodowało... Miejmy nadzieję, że nie palono świeczek potem. No trudno mi powiedzieć, ale proszę zobaczyć, tak? jaki był zmysł wiernych. A duszpasterze też wiedzieli, że karczma jest miejscem psucia młodego człowieka, ale nie tylko młodego, naszych włościan. I dlatego ta inicjatywa, która jakby rozeszła się po Polsce, powodowała, że karczmy upadały. To dla wielu był problem, ale dzięki temu no, mamy wspaniałe owoce, chociażby odnowienie życia duchowego, moralnego, ale rodzina staje się stabilna. Ten najpiękniejszy owoc, no, ja myślę, że jeden z piękniejszych owoców, który otrzymaliśmy, to boom demograficzny po objawieniach giedrzwałdzkich. W roku objawień, czyli w roku 1877, w granicach dawnej Rzeczpospolitej mieszkało około 15 milionów mieszkańców, bo Polaków było 10 milionów, ale tam byli i Niemcy, i Rusini, i Żydzi. No, tych narodowości było kilka innych. Natomiast w przededniu wybuchu I wojny światowej nam się podwaja liczba mieszkańców do 30. To są niecałe 4 dekady. Wierzę. Jak to było możliwe? Jak to było możliwe? No, było możliwe dzięki temu, że rodzina się odbudowała. Że młode pokolenie, które przybyło do Giedrzwałdu, mając naście lat czy dwudziestolatkowie, oni przyjęli to orędzie jako swoje,
zostali jakby porwani, zauroczeni orędziem gietrzwałdzkim. Tu chcę przywołać jeszcze też taką sytuację, kiedy młodzież przybywa do Gietrzwałdu, to mamy 1877 rok, prawie 100 lat mija od rozbiorów. Świadomość narodowa już jest bardzo słaba. I oni się tam dowiadują, że my jako Polacy mieliśmy własną ojczyznę. Że my jako Polacy mieliśmy królów. Z Gietrzwałdu młodzież jedzie na Wawel do Krakowa, żeby sprawdzić, czy faktycznie myśmy mieli królów. To jakby jest budzenie świadomości tej narodowej, religijnej. A przecież młodzież jest idealistyczna. Małżeństwa, które są trzeźwe, małżeństwa, które są święte, pobożne i bogobojne, przyjmują potomstwo. To pokolenie, które rodzi się przed XX wiekiem, rodzi się w rodzinach wielodzietnych. Ale jednocześnie do 30 lat XX wieku mamy jeszcze przeogromną rzeszę małżeństw wielodzietnych, czyli rodzin wielodzietnych. To spowodowało ten boom demograficzny jedyny raz w naszych dziejach. To przyjęcie potomstwa. Gdyby nam się to dzisiaj udało powtórzyć, to nie trzeba było 800+, 500+, chociaż to jest pomocne. Wtedy nie było. A rodziny przyjmują, proszę zobaczyć, młodzi przyjmują dzieci. To jest to błogosławieństwo Boże. Właśnie ja śmiem twierdzić, że ten najważniejszy impuls, który poszedł, to odnowa moralna, duchowa młodych Polaków. I potwierdza się, że potęga danego narodu tkwi w potędze moralnej i liczebnej. Jedno z drugim jest i tylko mocno tyle, powiązane. Tak. Bo jeśli naród nie ma dzieci, nie ma przyszłości. Kto ma babcie i dziadków, ma przeszłość. Kto ma dzieci, ten ma przyszłość. Jeśli dzisiaj ubolewamy, że nie ma dzieci, a przecież wskaźnik dzietności mówi, że dzisiaj na kobietę w wieku rozrodczym, czyli między 15 a 49 rokiem życia, to jest niewiele ponad jedno. A do tego, żeby była zastępowalność pokoleń, powinno być co najmniej dwoje dzieci. To jest takie minimum. Ale trójka, to byśmy byli już na jakiejś dobrej pozycji. A w roku objawień, kiedy trwały objawienia i następnych latach, 6 dzieci na kobiety w wieku rozrodczym przypadało. To było błogosławieństwo Boże. Duże rodziny. Duża rodzina to silna rodzina. Rodzina z małą liczbą dzieci jest słabą. Proszę zobaczyć. Jedynak, dwójka. Biegamy wokół tych dzieci, a żeby się tylko nic nie stało. 7, 8, 10. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądała Polska pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, zachęcam, żeby pojechać do parafii, która ma ogromną liczbę dzieci w Polsce. Mówimy o Polsce. To jest parafia, czy tam kilka parafii, Sierakowice, powiat Kartuzy. Tam są rodziny, gdzie 5, 6, 7, 8, to jest normalne. Powiat Kartuzy, Sierakowice. Sierakowice. Mhm. A pytam się tam duszpasterzy, bo byłem przed kilkoma miesiącami, zobaczyć, jak to wygląda. Najliczniejsza rodzina, 12 dzieci. Mówię, to patologia. A mówię, nie, proszę księdza, czym więcej dzieci, tym rodziny są lepiej uposażone i bogatsze. Czyli jakby zakłamują... W mojej rodzinnej miejscowości było 2 piekarzy, to niezmyślone. Jeden miał 12 i drugi 12. W moim wieku część z nich. Właśnie. I to jest siła rodziny. Tak, oczywiście. To jest siła rodziny. Tam księże wikarze mi też wysłali na spotkanie z mężczyznami. Już nie pamiętam, czy to byli rycerze Maryi, czy Jana Pawła II, już tego nie pamiętam. Ale wychodzę, taki mężczyzna, 31 czy 2 lata, odprowadza mnie, wyciąga telefon, pokazuje zdjęcie i mówi tak, przy księdza, to Sierakowice, to są moje dzieci, 6. Mówi, ale to jest dopiero połowa. A mówi, a żona? Żona mówi, że czekamy na resztę. 12 dzieci. Proszę zobaczyć, to nie jest tak, że my już jesteśmy na pozycji jakby straconej, że już nie mamy. Mamy młode pokolenie, które chce otworzyć dzieci. Owszem. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawy wątek, ja sobie zapiszę, tożsamość narodowa. Odbierzemy telefon, przypomnimy Gietrzwałd dla Warmii i Mazur oraz Rzeczpospolitej. Prosimy, telewizja Trwam, halo. Halo, dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Moje imię Jan. Chciałem zadać takie pytanie. Jeżeli na przykład rozmawiamy dzisiaj na ten temat objawień w Gietrzwałdzie, to znaczy w tamten okres czasu zmuszałby jakby Polaków
do tego, żeby tak czy w inny sposób się zachować. Dzisiejszy dzień, dzisiejszy czas, który na przykład ja między innymi byłem dzisiaj na spotkaniu w takiej miejscowości, gdzie wymordowano mnóstwo Polaków. I poniekąd niektórzy z nich wypowiadali się negatywnie na temat po prostu jakby to, że Polacy sobie sami zasłużyli na tą sprawę, która się dokonała. To znaczy, że byli winni powstania tego styczniowego, byli powstania listopadowego innych. Wybuchu II wojny światowej. Mhm. I pytanie jest takie, jeżeli ta polityka, która w ten sposób neguje naszą narodowość, będzie dalej trwała przez naszych tam zdrajców polskiego narodu, tak to się wyrażę, to niestety nie będzie rozwoju ani rodziny, ani wiary głębokiej, bo to zostało już po prostu zmarginalizowane po prostu w młodym społeczeństwie, gdzie rzadko się zdarza, że miał 6 czy więcej dzieci. Jeżeli ksiądz profesor może coś na ten temat. Dziękujemy panie Janie, pozdrawiamy gorąco i serdecznie, oddajemy głos ksiądz profesor Krzysztof Bielawny. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Kiedy popatrzymy na nasze dzieje, chociażby od Jana III Sobieskiego. 1683 Wiedeń. Wiedeń, tak, ale on umiera w 1697 roku. To praktycznie żaden przywódca nie był związany z narodem polskim. Przejrzymy wszystkich przywódców, mamy zabory, mamy Niemców, Sasi przecież jeszcze przed zaborami, po zaborach co się dzieje. Mamy krótki czas międzywojnia, ale to też mamy. Proszę zobaczyć, kto nami rządził. Bardzo szybko socjaliści się umocnili na różnych pozycjach, bardzo szybko przejęli władzę. A po II wojnie światowej socjaliści komunistyczni. Ciągle ten sam mianownik, socjalizm, bardzo różnych barw. Liberalni, libertyński, masoneria, komunistyczni. I tak jest po dzień dzisiejszy. Ile stuleci ten naród musi walczyć o swoją tożsamość? Dlatego wszystko czynią, żeby nas wynarodowić, żeby nas pozbawić własnej tożsamości, a jesteśmy narodem nie tylko, że dobrze usytuowanym politycznie, bo bardzo bogatym, w różne dobra naturalne, których mamy moc, ogromną moc. Jesteśmy bardzo dobrze usytuowani pod względem szerokości geograficznej, bo mamy fantastyczne dobra naturalne, lasy, jeziora. I naród, który ciągle od tylu setek lat musi walczyć o własną tożsamość. Tym spornikiem i tym, który niesie te wartości, to jest Kościół rzymskokatolicki, który ciągle jest zwalczany. Proszę zobaczyć, od samego początku jest zwalczany. To, że germanizacja, to, że rusyfikacja, to mamy XIX stulecie, ale już przed, na różne sposoby. 1773 rok, powstaje Komisja Edukacji Narodowej. Po co ona powstaje i kiedy powstaje? Powstaje 2 miesiące po kasacji zakonu jezuitów, zakonu, który przecież prowadził szkoły. Był najlepszym zakonem i najlepszym wychowawcą młodego pokolenia. Ale co? Trzeba było skasować jezuitów, żeby szkolnictwo przyjąć. Dlaczego? Dlatego, żeby już psuć młode pokolenie. To jest ten problem, który mam do dnia dzisiejszego. Widzimy, co dzisiaj się dzieje też ze szkolnictwem, jak próbuje się go przejąć tylko po to, żeby nie wychowywać i kształcić, ale żeby deprawować. I ta deprawacja idzie, ale to na różnych płaszczyznach. Dlatego jeśli my nie odbudujemy swojej tożsamości, jeśli nie przejmiemy władzy, to będziemy ciągle tak targani. No, mówiąc inaczej, jeżeli nie oddamy tej władzy we wszystkich wymiarach naszej pani królowej, którą obraliśmy za królową, która ma taki tytuł jako królowa Polski. No to i nie będziemy słuchać jej nakazów czy jej próśb, nie będziemy uczestniczyć w jej szkole życia i przyszłości. To wszystko stracimy. Tak. To jest ten problem, który cały czas gdzieś się pojawia. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim księdza Krzysztofa, którego znam. Pozdrawiam, siostra Ewa. O, szczęść Boże, siostro. Słomży. Siostra tyle lat pracowała w Gietrzwałdzie. To miejsce jest tak bliskie sercu siostry. Ojca Benedykta. Kiedyś byłam też w studio razem. Była sprawa też modlitwy różańcowej wspólnie. Mówiliśmy Jerycha. W każdym bądź razie, ponieważ tutaj w Łomży blisko biskupa Tadeusza, który jest takim ogromnym, można powiedzieć, prowokatorem i tak trzeźwości, to takie pytanie
Na ile objawienia w Gierszwałdzie wpływają dzisiaj na trzeźwość polskiego narodu? Czy coś, no są jakieś echa właśnie z tego, czy tak to... Siostro, na trzeźwość, czy też na otrzeźwienie narodu polskiego? Dodamy to jeszcze pytanie. Bardzo dziękuję, siostrze, za to pytanie. Ono jest bardzo ciekawe. Prosimy, ksiądz. Kiedy grupa anonimowych alkoholików udała się w 1997 roku do Rzymu, by dziękować za swoją trzeźwość, no i spotkała się z Janem Pawłem II na audiencji. No i tam jeden z tych, których uczestniczy w tej audiencji, przedstawia grupie, mówią, że przybyli tu, by dziękować za swoją trzeźwość, a papież po wysłuchaniu tej grupy w pewnym momencie pyta, czy wy wiecie, gdzie jest Gierszwałd? Oni tak patrzą, mówią, że nie. No wy tam powinniście pojechać, a po co tu do mnie przyjeżdżacie? No to oni po tej audiencji sprawdzili Gierszwałd, zobaczyli, że to jest miejsce święte, że Matka Boża się tam objawiała. I ta grupa od 1998 roku każdego roku przyjeżdża na rekolekcje, by dziękować za swoją trzeźwość. Czy jakiś wpływ ma? Tak, ma. Dlatego, że moc ludzi przybywa, żeby modlić się o swoją trzeźwość. Moc ludzi przybywa, by organizować tam rekolekcje trzeźwościowe, może nie tyle trzeźwościowe, ale anonimowi alkoholicy i inne grupy, które przyjeżdżają. Także mamy takie miejsce, które daje impuls dziękczynienia, ale jednocześnie błagania o trzeźwość. Bo wielu nie radzi sobie z tym. Wstaje, upada. A mamy miejsce. Dlaczego do Gierszwałdu? Dlatego, że kiedy trwały objawienia, pątnicy przybyli z Orne, czyli z tej północnej części Warmii i pytają przez wizjonerki Matki Bożej, jak pomóc alkoholikom, czyli pijakom. Maria odpowiada, otoczyć modlitwą i niech zerwą z grzechem, czyli niech przestaną pić. Otoczyć modlitwą. My dzisiaj, proszę zobaczyć, najczęściej to tak. A to, przepraszam, bo dopytam tak szczegółowo. Otoczyć modlitwą to zerwą z grzechem, czy otoczyć modlitwą my, a oni zerwać z grzechem? My musimy otoczyć modlitwą, a oni niech próbują zerwać z grzechem, czyli z pijaństwem. To jest bardzo trudne, bo my dzisiaj na czym się zatrzymujemy? Najczęściej na tym drugim. Czyli próbujemy wysłać człowieka na detoks, na terapię, jedna, druga, piąta i dziesiąta, ale jakby modlitwa już tu bardzo rzadko wchodzi w grę. A Matka Boża mówi otoczyć modlitwą, nie? Czyli ten element jeszcze prośby Pana Boga, żeby dał łaskę trzeźwości temu człowiekowi. A my już tak chcemy, żeby tylko i wyłącznie nasza taka mądrość czysto ludzka spowodowała. Łaskę pokonania. A tu łaska Boża jest potrzebna. Łaskę pokonania tego demona nietrzeźwości. Tak, pijaństwa. Dosłownie. Bo choroba chorobą, tak. Ale nikt się nie rodzi alkoholikiem. On się staje w trakcie, kiedy ten zły duch przychodzi, żeby tego człowieka upokorzyć. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo? Prosimy. Ksiądz Józef. Prosimy, księże Józefie. Będziemy wdzięczni za określenie skąd jeszcze. Zielona Góra. Kłaniamy się. Prosimy. Czy ja mogę mówić już? Tak, należy. Chciałem powiedzieć, dać takie świadectwo trochę, bo ja byłem proboszczem w Goraju. To jest też związane. I tam jest grób księdza Wincentego Kiedrowskiego, który był wtedy proboszczem w Goraju i też był prześladowany przez Kulturkampf. Kiedy byłem proboszczem, właśnie przyjeżdżali ludzie z tamtych terenów, z północnej Polski i właśnie szukali jego grobu. Potem, kiedy ja zacząłem ten temat rozwijać, okazało się, że no nie ma krzyża chyba do tej pory, bo ja już odszedłem do domu emerytów. Ten grób tam jest i ponoć potem autochtoni, mówili Polacy starzy z tych czasów jeszcze, którzy to gdzieś tam znali, albo od swoich przodków słyszeli, że tam gdzieś w tym grobie ma być ta tabliczka księdza Wincentego Kiedrowskiego. Bardzo ciekawa postać, jak zacząłem właśnie szukać potem jego jakichś tam korzeni. A więc on tam był proboszczem i był też prześladowany przez Kulturkampf. Może to nie jest bezpośrednio związane, ale pośrednio też z tematem, który tutaj rozwijamy. I bardzo ciekawa postać właśnie, jakie szerokie w tych czasach, w tych rozbiorowych... Bardzo gorąco dziękujemy, księże Józefie. Miał właśnie ten wpływ też tego, tych objawień i tego, co tam się działo, nie? Chciałem tutaj właśnie tak to... I dziękuję za to. Dziękujemy bardzo.
ksiądz profesor? Tak, tu bym chciał dopowiedzieć, że z jakich dzielnic prasa podjęła ten wątek objawień Gierszwałdzkich. Bo tam, gdzie prasa o tym pisała, to najwięcej pątników stamtąd przybywało. Prasa poznańska i prasa w Pelplinie, czyli pielgrzym pelpliński. Jedna niewiasta zdążyła być 30 razy. I nie tylko. Przypuszczam, że mamy taki grób na cmentarzu w Gierszwałdzie, gdzie jest tabliczka, że pątniczka przybyła za którymś tam razem, ale to już było wiele, wiele razy i przy ostatnim no, zmarła. I jest pochowana dlatego w Gierszwałdzie. Ale proszę zobaczyć, jak ważne są media. Media, które kształtują świadomość, które nam przekazują informacje. Dlatego ta walka o media cały czas trwa. No tutaj nie muszę chyba tłumaczyć w telewizji. No nie trzeba tłumaczyć. Bo zobacz, gdybyśmy tych mediów nie mieli, nie byłoby komunikacji między nami. Tak samo i wówczas. Jeśli nie byłoby prasy, prasa by nie podjęła tego wątku, to nie byłoby tej informacji, ona by się nie rozeszła. Jasne, że na przykład prasa niemieckojęzyczna, Partia Centrum, katolicka prasa, tej podejmuje wątek Gierszwałdzki, ale w jakim wymiarze? By obśmiać, okpić, by Polacy nie pielgrzymowali, a prasa polska pisze pozytywnie. To jest ta ciągła walka, która toczy się przez stulecia. Księże profesorze, trzeba będzie nam się zmierzyć, bardziej księdzu profesorowi, z takimi trzema wątkami. Media, o których ksiądz profesor mówi, nade wszystko to Bóg jest komunikatywny, to Bóg wychodzi i Bóg komunikuje. I tutaj Maryja jest tą, która jest posłaną do nas w Gierszwałdzie i na pewno komunikuje najważniejsze sprawy z punktu widzenia Pana Boga i naszego życia wiecznego. Więc potem to się rozchodzi. Wzorcem dla nas powinien być ten, który się z nami komunikuje, czyli sam Pan Bóg. To jest wątek pierwszy. Wincenty Kiedrowski, o którym wspomniał ksiądz Józef, podejrzewam, ani ja nie słyszałem, ani ksiądz profesor nie słyszał. Natomiast, ale jest do sprawdzenia. Jest do sprawdzenia. I co jest bardzo ciekawego, że za prześladowanym księdzem zawsze upomina się o niego Pan Bóg przez ludzi, konkretnych ludzi. Bo do tego księdza naszego Józefa, który zadzwonił, przybyli konkretni ludzie, którzy pamiętali prześladowanego księdza i szukają jego grobu. Czyli w ten sposób i Pan Bóg, i ludzie się upominają. I trzeci wątek, żeby on nie uciekł w tych rozmowach, to jest też skojarzenie, a mianowicie ksiądz profesor powiedział, że Gierszwałd uświadomił młodzieży po 100 latach, że mają swoją państwowość, narodowość. Wtedy jeszcze może państwowość nie było takie modne jak dziś. Wtedy mówiło się o pijakach, dziś mówi się bardziej o alkoholikach. Mm-hmm. To taka tylko i wyłącznie dygresja. Natomiast oni zaczęli jeździć do Krakowa, prawda? Do Gniezna, podejrzewam, do takich miejsc, które stanowiły o Polsce i ich tożsamości. Natomiast wydaje się, że skoro poznawali swoje, to też musieli poznać oblicze wroga. Na pewno oblicze wroga to nie było trudno poznać, dlatego że oni byli tak wychowywani. Proszę zobaczyć, to jest 1877 rok, rusyfikacja od 1863 roku, czyli uczą się w szkołach już języka rosyjskiego, kultury, historii narodu rosyjskiego. I tam słyszą tych, którzy ośmieszają Polskę, Polaków, dosłownie. Gloryfikują Moskwę, gloryfikują Berlin. A nasza historia została jakby wyrugowana z przestrzeni. I raptem staje się coś, czego nikt nie przewidywał. Nic, nikt. Młodzież pielgrzymuje do Gierszwałdu, młodzież zaczyna stawiać sobie pytania. To bardzo konkretnie. Czy faktycznie my mieliśmy ojczyznę? Czy mieliśmy królów? A taki ciekawy wątek jest, kiedy młodzież dowiaduje się, że Matka Boża rozmawia w języku polskim i ta młodzież tam rozmawiając ze sobą, potem to prasa to opisuje, mówi tak, tu nas germanizują, każą po niemiecku się uczyć, tu nas rusyfikują, każą po rosyjsku. A Matka Boża mówi po polsku. Jak ważny musi być to język w niebie, skoro Matka Boża. Musimy tego języka się uczyć. Proszę zobaczyć, jakie wnioski sobie wyciąga młodzież z tego, co jest może oczywiste i nieoczywiste. Wspomniane dekady, 1877, cztery dekady, wybucha I wojna światowa. Jesteśmy zupełnie innym narodem, jeżeli chodzi o naszą świadomość, jeżeli chodzi o naszą moralność. Mimo tego, że od 10 dekad byliśmy przynajmniej niszczeni.
Teraz no, taka przyszłość, nie że wróżenie, ale historycy, powtarza się historię z nauczycielką życia i te okresy się w historii powtarzają. Jeszcze długo będziemy poniewierani, ośmieszani, zanim się nawrócimy? Pytanie na razie bez odpowiedzi. Można owszem snuć jakieś tam refleksje, ale te refleksje będą takim no, szukaniem odpowiedzi. Albo się sprawdzi, albo się nie sprawdzi. Natomiast jak mogła potoczyć się nam historia, ale jak mogły się nam potoczyć dzieje, bo to jest bardzo ciekawe. Bo jak się potoczyły, to my wiemy. Po pierwszej wojnie światowej, po drugiej i dzisiaj, jak się toczą. Ale gdybyśmy zachowali wierność orędziu Gierszowskiego, inaczej, gdybyśmy zachowali wierność Ewangelii i tego, co otrzymaliśmy, dzisiaj jakim narodem moglibyśmy być? Bardzo liczebnym. Kardynał Stefan Wyszyński w 1958 roku w swoim pierwszym kazaniu, on był wierny do końca swoich dni, że na ziemi polskiej powinno mieszkać co najmniej 80 milionów Polaków. Dzisiaj mamy 37 z kawałkiem. Ile nam brakuje? Natomiast brat Kazimierza Majdańskiego, arcybiskupa Walenty Majdański, w 1939 roku napisał artykuł, w którym to przedstawił taką wizję Polski, że na ziemi Polski powinno mieszkać co najmniej 100 milionów. Wszyscy się socjaliści za głowę łapią, ale kto by ich wyżywił, gdzie by mieszkali? W tej książce Ocalić niepodległość dokonuję takiej analizy kilku państw. Przedstawiam państwa, gdzie mieliśmy taką samą liczebność, liczbę mieszkańców na początku XX wieku i jak to wygląda dzisiaj, załóżmy w 2020 roku. Polska, Nigeria, Pakistan, Meksyk i tam pod... Odważne porównanie. Na razie. I proszę zobaczyć, do II wojny światowej idziemy prawie głowa w głowę. Nawet pierwsza wojna światowa, gdzie żeśmy stracili 4 miliony, przed wybuchem II wojny światowej dogoniliśmy te państwa w liczbie mieszkańców. Po II wojnie światowej tracimy też masę ludzi, ale już nie jesteśmy w stanie dogonić tych narodów w liczbie mieszkańców. I dzisiaj Meksyk ma w 2020 138 milionów, katolicki kraj. Pakistan ponad 200 milionów. Nigeria ponad 200 milionów. Niezliczona liczba Meksyków, że tak powiem, w świecie. Właśnie. Natomiast my 37 milionów. Co się stało? Kto nam zaciągnął hamulec? Kto nam nie pozwolił? Ale możemy też dokonać innej analizy, bardzo ciekawej. Bo ktoś mówi, że to niemożliwe, żeby tyle mieszkało w Polsce mieszkańców, co w Pakistanie. A ja mówię, że możliwe. Możemy porównać się chociażby do Egiptu. Egipt ma dzisiaj około 110 milionów, czy tam 108 milionów mieszkańców, a miał mniej niż my Polacy. Oni wykorzystują do zamieszkania tylko 50 tysięcy kilometrów kwadratowych. Reszta, wszystko to pustynie. I na tym terenie mieszka ponad 100 milionów. My możemy wykorzystać dzisiaj 260 tysięcy kilometrów kwadratowych i nas 37 milionów. Japonia, Filipiny, katolickie, taki sam obszar. Panie profesorze, nie bez powodu padło w czasie tych rozmów w ramach pytania jedno zdanie, mianowicie Bóg, jeżeli dokonuje jakiegoś cudu, objawienie jest cudem niewymownym, zwłaszcza objawienie Matki Najświętszej, objawianie się, bo to mamy tutaj do czynienia z wielokrotnym, trwającym, zatwierdzonym, jawnym i tak dalej. To oczekuje nawrócenia. Tym się mierzy wartość tego cudu. I dzisiaj, jeżeli wiele osób pyta, dlaczego Gietrzwałd nie jest tak bardzo znany jak na przykład Lourdes albo jak Fatima, na ile nie jest tak znany, bo nie dokonał się cud trwały przemiany przez pokolenia. Że ten cud przemiany nie trwa do dziś, że zatraciliśmy go,
po II wojnie światowej, a już po 1989 roku pozwoliliśmy się w tej książce zdemoralizować. Tak, to pytanie, które bardzo często, jak to miałem okazję posługiwać, padało z ust wielu pątników, którzy przybywali. Dlaczego Giertrzaud jest tak mało znany? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba też przeanalizować te ponad 140 lat funkcjonowania Giertrzwałdu i tego, co się działo. Ten ruch pątniczy, on nie był tak liczny cały czas. Po 5 latach, praktycznie po objawieniach, on zaczął maleć. Do tego stopnia, że przed I wojną światową do Giertrzwałdu przybywało około 15 tysięcy pątników. Pierwsza wojna światowa, proszę zobaczyć, odzyskujemy niepodległość, 1918 rok. Giertrzwałd pozostaje w granicach Niemiec. Plebiscyt mamy. Plebiscyt powoduje, że nie zmienia się też przynależność tej miejscowości do państwa polskiego, czy nadal pozostaje w granicach państwa niemieckiego. A wiemy, że przecież do Giertrzwałdu przybywali przede wszystkim Polacy. Czyli mamy już kordon, czyli granicę, poprzez którą trudniej przybyć do Giertrzwałdu. W okresie międzywojnia też Giertrzwałd w jakiś tam sposób nie emanował na Polaków, ale, to jest bardzo ciekawe, to co się wydarzyło w Giertrzwałdzie, wśród Polaków funkcjonowało. Ja za chwilę o tym powiem. Moje doświadczenie to takie... Zostawimy na część radiową. Albo to zostawimy. Tak. Ale pójdźmy dalej. Okres międzywojenny, to przede wszystkim przybywają warmiacy, czyli mieszkańcy diecezji warmińskiej, katolicy. Po II wojnie światowej zmienia się sytuacja geopolityczna. Giertrzwałd zostaje w granicach państwa polskiego. Warmiacy wyjeżdżają, przybywa nowa ludność, która nie zna tego miejsca. Dla nich kościół w Giertrzwałdzie to jest jeden z wielu kościołów, nic nieznaczący. Dopiero uroczystości takie jak koronacja obrazu w 1967 roku, która zgromadziła ogromną rzeszę pątników, i zatwierdzenie objawień przez biskupa Józefa Drzazgę w 1977 roku jakby na nowo ożywiła. Ale władze komunistyczne wszystko czyniły, żeby zablokować ten przyjazd pątników. Ileż tam było alternatywnych uroczystości, kiedy była koronacja obrazu i kiedy była ogłoszenie dekretu. Zostawimy to na część radiową, zwłaszcza w tej perspektywie, że wydaje się, że główną przyczyną jest brak wiary, ponieważ przekraczano granice na piechotę, gdy były objawienia, ludzie szli, pokonując wiele trudności, a potem wydaje się, że jednak coś zaczęło się dziać niedobrego z naszą wiarą. Nie tylko okoliczności, bym powiedział, takie zewnętrzne, geopolityczne, czy wewnętrzne w naszym państwie. Na pewno, to nie ulega wątpliwości, bo już wiemy, co się działo w okresie międzywojnia. Przecież ta sekularyzacja społeczeństwa się odbywała bardzo mocno. Przecież organizacje socjalistyczne różnego typu wszystko czyniły, żeby spowodować utratę wiary wśród Polaków. Przede wszystkim wśród młodzieży, ale nie tylko. Po II wojnie światowej no to już mamy ogromną ateizację społeczeństwa, która wszystko czyniła. I to, co powiedział ojciec, jest bardzo ciekawe. Utratę wiary. Ale ja śmiem twierdzić, przy analizie dokumentów z IPN-u, że komuniści bardziej wierzyli w to, co się wydarzyło w Giertrzwałdzie, niż ludzie wierzący. Dziękuję Jakie bardzo. Środki angażowali. Bardzo dziękuję. Ksiądz doktor habilitowany Krzysztof Bielawny. Dziękuję księże bardzo profesorze. Dziękuję też państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Oczywiście zapraszamy do Giertrzwałdu, a nade wszystko do gorliwej, codziennej modlitwy różańcowej. Bóg zapłaci.